Witam Państwa serdecznie. Z tej strony Mieczysław Siódek. Pokój jest otwarty, także jeszcze chwileczkę poczekamy. Jeszcze widzę, że niektóre osoby dołączają do nas. Ja tylko zapytam, czy mnie dobrze słychać i czy jest widoczne w tej chwili okno prezentacji. Okej, super. Super, dziękuję bardzo. Dobrze, zaczekajmy jeszcze chwileczkę. Widzę, że osoby dołączają. Dzisiaj trochę, no w zasadzie taki temat przewodni dzisiejszy to jest no trochę historia mojego tradingu, w zasadzie mojego no podejścia do tradingu. Za chwilę przejdziemy do agendy. No na początku, tak, przede wszystkim podziękowania dla gospodarza dzisiejszego webinaru, czyli Tikmila, który zaprosił mnie i Państwa na nasze dzisiejsze spotkanie. Na początku, jak zwykle, zobligowany jestem do, żeby przypomnieć ostrzeżenie przed ryzykiem. Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Trzeba sobie z tego zdać sprawę. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Należy upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należną ostrożność w zarządzaniu ryzykiem. Dodam od siebie, że zarządzanie ryzykiem w tradingu, szczególnie na instrumentach lewarowanych, jest krytycznym elementem w podejściu, generalnie krytycznym elementem, jeśli chodzi o moim zdaniem sukces na rynkach finansowych. Jak to zawsze mawiał Bryce Gilmore, zawsze nam o tym przypominał. Nie idź ze stratną pozycją do łóżka, lepiej pójść z kimś innym. Dobra. Agenda. Trochę wspomnień, czyli od teorii do tradera. W zasadzie taki zagadkowy trochę temat. No ale spróbujemy tutaj. Tutaj w zasadzie to mógłbym godzinami opowiadać o różnych wydarzeniach, o różnych zdarzeniach, z których można wyciągać wnioski, które uczyły mnie trochę pokory do rynku. Jest tego cała masa. Ale to było takie życzenie, żebyśmy trochę pomówili o trading roomie Bryce'a Gilmora. Ja bym tutaj bardziej chciał powiedzieć o nim jako, z jednej strony o człowieku, z drugiej strony o w ogóle, myślę, że o uczestnikach trading roomu, bo myślę, że tak per saldo to ja się od nich bardzo wiele rzeczy nauczyłem. Nauczyłem się przede wszystkim patrzenia na różnorodność, czyli różnorodne podejście w zasadzie tej samej metodologii przez różnych ludzi w zależności od ich usposobienia, od ich mentalności, od ich psychiki, od ich podejścia. Co zresztą dość jasno mi pokazało, że z tradingiem jak z butami. Nie założysz butów drugiego człowieka, one mają pasować na ciebie. I ten trading każdy z nas musi dopasować do siebie. Jedna metodologia, wiele strategii w zasadzie można powiedzieć. O tym chwilę sobie wypowiemy. Powiem tutaj o tym, powiem o swoim bankomacie w zasadzie, o sposobie, w jaki ja wykorzystywałem rozgrywanie korekty 1:1, które było dla mnie bardzo, bardzo skuteczne no, w tych latach no, 2003-2008 w tym obszarze. Pomówimy sobie o trójkącie tradera, czyli też między innymi o ryzyku. Czyli każdy musi znaleźć właśnie swoje buty, tak jak to mówił Bryce Gilmore. Jedna metodologia, zupełnie inni gracze, jak handlował Scott z Anglii, Rainer, Richard czy Eric, a jak ja. I do tego nawiążę, pokażę mniej więcej, znaczy omówię w skrócie ich podejście, takie w zasadzie może nie tyle podejście, co pewną specyfikę ich handlu i tych rzeczy, które od nich wyciągnąłem. Udało mi się od nich nauczyć, o tak powiem. Dobra, trochę wspomnij o teorii do tradera.
czyli zrozumieć, co to jest rynek. To jest w zasadzie takie no dość krytyczne spojrzenie i myślę, że no tu żadna książka nie pomoże. Wszędzie usłyszycie kupuj tanio, sprzedawaj drogo w takim haśle. Tylko co to znaczy kupuj tanio, co to znaczy sprzedaj drogo? I zrozumienie tego no zajęło mi trochę czasu, nie ukrywam. Znaczy, to też to trochę czasu, inaczej, dopasowanie tego pod siebie, czyli tutaj dochodzimy w zasadzie do bardzo istotnego elementu, o którym wspominałem wcześniej, że na rynku jest wielu uczestników. Uczestników, którzy mają różne cele i grają w skrócie o coś innego. I teraz podobnie jak ja, patrząc, mnie akurat, ja w zasadzie zacząłem handel z grubej, znaczy jak się zaczęła moja kariera na rynku finansowym. No, od licencji maklera, zrobiłem licencję maklera. Rynek był dość płytki maklerów, po prostu rynek wciągał na początku lat 90. po prostu ich nie było. No ale makler, jedna licencja, jedno, makler giełdowy, na przykład ustalanie kursu dnia na giełdzie papierów wartościowych, jak byłem maklerem specjalistą, to jest jedno podejście, widzisz karnet zleceń, ten karnet, który jest tajny w tym momencie, bo inni go nie widzą, także masz pewne przewagi, no ale też masz ścisłe reguły ustalania tego kursu, czyli tutaj też za wiele nie możesz zrobić, no ale na przykład w tamtych czasach no, mogłeś na przykład na podstawie tego wnioskować, czy nadwyżkę podaży, czy popytu, jeżeli kurs dnia był ustalony, ściągnąć, czy nie, czy to zebrać, czy nie. Wraz z rozwojem rynku, z rozwojem technologicznym, no, ta szybkość dostępu do informacji zaczęła się zmieniać i w zasadzie zaczęło to się w pewien sposób, powiedzmy tak, wyrównywać, bardziej w kierunku wyrównywania, no ale też praca jako makler, no potem praca jako dealer w banku czy w biurze maklerskim, to było, no też były inne założenia, były inne cele były stawiane przede mną, a już zupełnie inne cele były wtedy, kiedy byłem zarządzającym w funduszu inwestycyjnym czy w zarządzaniu generalnie, gdzie klientem był na przykład bank, tak. Także duże pieniądze i tam no, trzeba było inaczej myśleć o rynku niż inwestor indywidualny, tak? Stąd dość szybko i łatwo no, przyszło mi no, zrozumieć perypetie i pewne problemy też, przed którymi stają duzi uczestnicy rynku, dla których, no powiedzmy sobie jasno, tak? dla których zajęcie pozycji to nie jest kwestia jednej sesji, a zbudowanie pozycji to są tygodnie czy miesiące wręcz na danym walorze. Trzeba to jakoś rozkładać i perspektywicznie o tym myśleć. Teraz no to jest właśnie dobre ćwiczenie. Dobre ćwiczenie, muszę powiedzieć, że wtedy nie miałem zielonego pojęcia o Wyckoffie, o wielu rzeczach, o wielu książkach, o w ogóle dostęp do wiedzy no, w latach 90. to był zupełnie inny niż w tej chwili mamy. Praktycznie nie mieliśmy, naszą encyklopedią, to była pierwsza książka Komara, która, trójkąt, głowa z ramionami, formacji, falerion, jak tu byliśmy zachłyśnięci, to była jakaś wiedza, która wtedy wydawała się tajemna, a już jak w pewnym momencie trafiłem na Bryce'a Gilmura i jego książkę kupiłem za $850, to pamiętam, $850 pierwsza książka Gilmura, a w tym czasie kupiłem sobie Malucha za $1600 w Peweksie. Mniej więcej. Takie to były realia, tak tyle kosztowała wiedza. A w tej chwili tę wiedzę, jeśli chodzi o chociażby zachodnich, czy ojców analizy technicznej, Gana, Marfiego, Eliota, Wyckoffa, czy wielu innych, no macie w zasięgu ręki. W zasadzie to jest kwestia wyklikania w internecie, znalezienia pozycji i poczytania i zupełnie jest inny dostęp do tej wiedzy, czyli to zupełnie inaczej wygląda. Ale teraz zacząłem mówić o tym przypadku. No postawcie sobie takie pytanie, bo to było bardzo dobre ćwiczenie takie dla mnie już wtedy, tak? Zacznijcie myśleć kategoriami. Zresztą na szkoleniach u mnie też czasami bywają osoby, które
myślą tymi kategoriami w kontekście różnych akcji na rynku polskim, że jak tu zrobić akumulację czy dystrybucję. Wiadomo, że jak przyjdzie zła informacja, jeden news, to nie ma szans wyjścia z rynku w ciągu jednego dnia, tylko trzeba myśleć o tym bardziej perspektywicznie. Tak? I tu się pojawia to kupuj tanio. Co dla kogo znaczy kupuj tanio? Z punktu widzenia takiej osoby, która miesiącami skupuje jakiś walor, musi mieć do tego jakiś powód. Kupuj tanio dla niego może być fundamentalny. Teraz jak kupuje fundamentalnie i zbiera taką pozycję i powiedzmy kupuje jakieś akcje po 8 zł, bo wycena tej spółki według, jeżeli znowu wracając do mojej perspektywy, tak? Ja dysponowałem sztabem analityków, analitycy pojechali do spółki, przejrzeli, dowiedzieli się wszystkiego, popatrzyli na perspektywy, przeanalizowali rynek i mniej więcej miałem dość mocne pojęcie o tym, co spółka robi, jaką ma perspektywę, jakie kontrakty i tak dalej, co się dzieje, czyli wiedziałem przeciętnie więcej niż przeciętny uczestnik rynku, tak? Od tego byli analitycy, którzy pracowali po to, żeby mieć więcej tutaj informacji. Teraz to, że spółka była tania na przykład, kosztowała powiedzmy 8 zł, wychodziła, że jest tanie, bo na przykład chociażby ma działkę, która po zlikwidowaniu spółki, po sprzedaży, po całych perypetiach związanych z likwidacją spółki, może się okazać, że weźmiemy 10 zł na akcję, tak? Mi nie zależało wcale na tym, jak kupuję, żeby ta spółka nie spadała. Czyli to, że kupuję, uważam, że 8 zł jest tanio, to fajnie, jak będzie kosztowała 6, a jak 4, to jeszcze fajnie, kupimy taniej. Czyli mam zupełnie inne podejście do trendu w tym momencie niż taki uczestnik rynku, który wchodzi w rynek po to, żeby zarobić tu i teraz, bo chce zarobić na trendzie, na ruchu, który ma miejsce. I to nie ma wspólnoty naszych interesów. Powinniśmy sobie z tego zdać sprawę. To jest taka pierwsza oczywistość, która dla wielu osób może być niezrozumiała i czasami powoduje mylne podejście. Tak? My jako gracze indywidualni z drugiej strony, my musimy patrzeć na trend, na czas, musimy uchwycić właściwy moment do kupowania, do tego, żeby zająć pozycję, jeżeli chcemy na rynku akcyjnym powiedzmy być na długo, czy musimy oprócz tego, że wydaje coś się, że jest tanie, to jeszcze powinna to być odpowiednia faza rynku i to trzeba zrozumieć. Inaczej do tego podchodzą gracze intradayowi, czyli na przykład będąc dealerem czy market makerem, mam inne podejście zupełnie niż zarządzający w funduszu. Tak? To jest zupełnie inaczej tradujesz. Szukasz płynności na sesji i próbujesz wychwycić krótkoterminowe ruchy pojawiające się popyt. Widzisz, że jest na rynku popyt, widzisz, że nabywają jakieś zlecenia, ktoś chce dużo kupić, to trzeba kupić szybciej od niego i sprzedać mu drożej, krótko mówiąc. W tym momencie. Jest zupełnie inne podejście. Nie zastanawia mnie, że czy te akcje są warte 8, a kosztują w tej chwili 4, czy są warte 8, a kosztują 16, bo w tej chwili jest ruch do góry i ja mam zarobić na tym ruchu do góry. I o to gram, jeżeli w tym momencie jest popyt. Z tego musimy sobie zdać sprawę. Co jeszcze bardzo istotnego mi przyświecało, szczególnie po tym, jak po Gilmurze, tak? Bo ja patrzyłem na to, co robił Gilmour. Zresztą samo podejmowanie decyzji przeze mnie, tak? Zawsze starałem się myśleć, a dlaczego ja chcę kupić? Jednym z tych argumentów mogą być fundamenty, ale też jest wiele rzeczy dlaczego, na przykład dlaczego? Dlatego, że widzę falę Eliota. Tak? Kiedyś byłem fascynatem fali Eliota, to było takie może pierwsze moje zderzenie, takie dosyć długie, 14 lat chyba. Się doktoryzowałem w Eliocie. W bardzo różny sposób, potem dobre, nie pamiętam ile tam, ale z 6 lat zajęło mi oduczanie się tego, żeby nie widzieć tych struktur piątek i trójek, żeby na to nie patrzeć, tak, czyli żeby też nie negować tej teorii jako struktury, tak, bo to rynek generalnie jest falowy, także jest cykliczny, ma pewne, jest falowy, ale zbyt mocne przywiązanie, czy inaczej respektowanie zasad fale Eliota jest nieskuteczne moim zdaniem przez te lata, dlatego że one są bardzo często łamane i po prostu trzeba się do tego przyznać, trzeba jasno sobie to powiedzieć, ale z drugiej strony
no pewna falowość jest i pewna struktura, patrzenie na strukturę rynku jest pewną oczywistością, tak, ale nie w kontekście zasad i teorii Eliota, tak bym to powiedział. Bardzo mi to przeszkadzało, niezrozumienie tych elementów. Na przykład chociażby, tak, podam taki kuriozalny przykład, to jak ktoś patrzył na falę Eliota na euro-dolarze i na przykład następuje zmiana kontraktu z jednej serii na drugiej, pojawia się 70-pipsowa różnica między jednym kontraktem a drugim i okazuje się, że na tygodniach jest na kontrakcie kontynuacyjnym na przykład jest robiony dołek, a na kontrakcie bieżącym nie jest robiony nowy dołek tygodniowy, tak? Potem rozliczajmy sobie jedynka, dwójka. No te struktury w ogóle nie mają sensu wtedy, tego typu podchodzenie, a to, dodam dla ułatwienia, wcale nie zdarzało się rzadko. Także jakiegoś takiego porządkowania generalnie no wszyscy oczekują, tak? Z tym tak samo się zetknąłem w training roomie u Gilmura. O tym może za chwilę też powiem, jak na przykład Larry Pesavento kiedyś przyszedł do pojawił się w training roomie i mówi, że powiem wam coś ciekawego. Wiecie co? Bank Szkocji zrobił system i gra na tym systemie oparty o fazy księżyca. Wszyscy ryknęli śmiechem. No tak popatrzył. No dobra, to teraz wam pokażę wyniki tego. I wszystkim szczęki wyleciały na stół. Jakbyśmy popatrzyli między pełnią, a jak to wyglądało, no to szczęki, czapki z głów poleciały. No i nie rozumiem, nie wiem o co chodzi. Ale jak sobie popatrzymy na te szczyty i dołki po pełniach i po nowie, no to wtedy no to budziło to szacunek. Dlaczego rynek tak chodził? No chodził według tego uporządkowania. Potem zresztą Larry Pesavento badał w ten sposób podejście do trendu wzrostowego, czy uzależniał od tego, czy szczyt jest w nowiu, czy w pełni księżyca, no to był albo trend wzrostowy, albo spadkowy. On przez lata to badał, no tam jakieś uzasadnienia sobie znalazł, tak? To i teraz jak sobie popatrzycie na wpływ pełni księżyca i nowiu na rynek, no to można sobie wrzucić i popatrzeć, jak to wygląda. No, też dość ciekawie, tak? Nie zawsze, ale dość ciekawie. Wiadomo, że przy pełni księżyca, powiedzmy, emocje narastają na rynku i to można bardzo często zobaczyć, tak? Ale to jest coś takiego, pełnia księżyca, tego typu techniki, no są takie dla mnie, no to trzeba bardziej uwierzyć, takie nie do dotknięcia. Nie do dotknięcia, jak można powiedzieć, wolumen, co do mnie najbardziej przemawia, wolumen i ruch ceny, niż takie właśnie próba uporządkowania względem na przykład fal księżyca, albo na przykład no też poznałem, widziałem ludzi, którzy po astrologii handlowali. No rany gościa, znaczy dla mnie to było nigdy nie do zrozumienia, ale jak się popatrzyło na niektóre rzeczy, to znowuż to fajnie działało. Zresztą pokażę wam tutaj między innymi coś, czym u nas zajmował się w training roomie Rainer, tak, Niemiec. On bardzo skrupulatnie patrzył na kalendarz żydowski i tam właśnie pewne rzeczy wychwytywał. Pokażę wam wpis mój na Facebooku, kiedy odwołałem się do pewnej skuteczności na prawie rok, 10 miesięcy przed powstaniem tych dat, przed wyznaczeniem ich na tej podstawie i pokażę wam skutek po roku. No czasami to aż mi się śmiać. Zresztą wielu takich, na podstawie takich metod, którymi, no w tej na przykład, no takim gościem był Richard Tu, taki Chińczyk, który szukał rytmu rynku. Rytmu rynku, ja nie będę rozwijał tego tematu za bardzo, ale no wtedy, na początku tego wieku, można powiedzieć, no potrafił rozkminić wiele rynków, takich rozkminić, rozebrać na części, żeby pokazać, według jakiego rytmu rynek chodzi. Na przykład chodził po, bardzo często rynek chodził nie według ciągu Fibonacciego, tylko tego, no, pierwiastka z dwóch rany, gościa uciekła mi. Sklerozy, no ale w każdym razie według tam, gdzie jest, na przykład chodził nie po 3, zniesienie 382, tylko 354, zniesienie 707, no połówka do tego ciągu z pierwiastka, pociągu z pierwiastka 2.
także po innym ciągu chodził i na przykład robił mierzenia według tego rytmu. I on znajdował takie rzeczy, takie uporządkowanie rynku. To był cholernie pracowity człowiek, ale jak znalazł to rynek, po prostu chodził według jakiegoś, jak szedł jakiegoś rytmu, to przez długi czas szedł. Tak? Trzeba było znaleźć, sztuką było znalezienie tego uporządkowania. Jak się je znalazło, no to był bankomat. Tak? I rzeczywiście te rynki w taki sposób uporządkowany, to ci ludzie pokazywali mi to, potrafili mi to udowodnić, chodziły. No, to wymagało dużo pracy. Szczerze mówiąc, mi się często nie chciało tego wszystkiego w ten sposób wykonywać. Wolę prostsze metody, prostsze, mniejszy nakład wysiłku, tak? Mniejsze zgadywanie, a bardziej takie, ja to nazywam, patrzenie przez pryzmat szkiełka i oko, tak? Czyli bardziej wolę dotknąć i widzieć ten namacalny wolumen sceną niż właśnie takie metody jak pełnia księżyca, czy gwiazdy, czy kalendarz Karolana, który też księżycowy, też po prostu czasami wyznaczałem dołki i szczyty z wyprzedzeniem o rok, potem po prostu jak, oczywiście nie wierzyłem w to, że to się spełni, potem jak sobie to podsumowałem po roku, to znowuż patrzyłem, rany goście, jakie to proste było, tylko trzeba było to zrobić, no ale znowuż, no, nastawienie takie zdecydowanie miałem prostsze do rytmu. Dobra, aby skutecznie zarabiać pieniądze, muszą poruszać się według określonych zasad, czyli zasady, pilnowanie się zasad jest bardzo istotnym elementem. I to znowu jest jedna z kluczowych takich rzeczy, o których mógłbym też powiedzieć, że tego trzeba się trzymać, tak? Pamiętaj, po pierwsze, chroń swoje cztery litery, czyli pieniądze są najważniejsze, ochrona ich, a nie to nie przyszłe zyski, czyli nie trać, a zyski przyjdą same. Tak to sam mówił Gilbert. Najpierw się naucz nie tracić, a potem zyski przyjdą same, tak? Naucz się potem wykorzystywać trendy, czyli tak, pamiętaj o tym, że trend jest funkcją czasu. Znowuż. Nie bardzo to gra zasadami intradayowymi, no ale jak się złapie dobry trend, się w nim posiedzi, to jeden trend płaci za wszystkie straty. Zresztą to pokazywałem też, kiedyś robiłem takie statystyki, na przykład pokazując, że statystycznie na przykład na DAX-ie mam jedną, dwie sesje takie trendowe, klasyczne w miesiącu, no i złapanie ich i pociągnięcie, że tak powiem, dobre wykorzystanie ich w zasadzie płaci za takie szarpanie się intradayowe przez pozostałe dni w miesiącu. Tylko jest to bardzo trudne psychicznie, tak? Bo to powoduje to, że nasza psychika, szczególnie testosteron, mężczyźni, mają to do siebie, że chcą wygrywać. Czyli chcą się poczuć mądrzejsi od rynku i chcą zarządzać tym rynkiem w pewien sposób. No i lubią wygrywać. No, lepiej wygrać, takie podejście psychologiczne jest bardzo częste, lepiej wygrać 5 groszy 20 razy, bo czujemy się spełnieni, że 20 razy wygraliśmy, a ciężko nam jest zaakceptować to, że może jest lepiej 18 razy przegrać 5 groszy, a raz wygrać 50 zł powiedzmy, tak? I będzie tego sumaryczny efekt lepszy. Jest to pewna trudność psychologiczna dla nas. I teraz te zasady, trzymanie się zasad, o tym już powiedziałem na wstępie właśnie, jak Gilmour mówił, nigdy nie idź ze stratną pozycją do łóżka, tak? To jedna z zasad, no, która nas obowiązywała, tak? Pozycja musiała być zabezpieczona stop lossem, żeby z nią zostać na noc, musiała być na plusie, żeby z nią zostać. To jest najgorsza rzecz, pójść ze stratami, bo potem nie wiadomo, co się robi. Jak są straty, to człowiek zaczyna patrzeć na wykres, czytać wykres przez pryzmat swojego portfela, czyli przestaje się być obiektywny, krótko mówiąc. I to też sprawdzałem na, można powiedzieć, na sobie. Też mogę powiedzieć o takim doświadczeniu też ciekawym z tej historii. Kiedyś z moim przyjacielem, z jakimiś maklerami giełdowymi, zrobiliśmy sobie takie ćwiczenie, tak? Właśnie widzieliśmy zupełnie inne charaktery, inne podejścia do rynku, ale zgodnie z tą zasadą. Na przykład kiedyś graliśmy razem na jednym rachunku w ten sposób, że on mi nie mówił, czy jest otwarta pozycja, czy nie jest otwarta pozycja, tylko oceniałem rynek, a on podejmował decyzję i nie mówił mi, co jest. Perfekcyjnie szło. Ja wtedy myślałem, ja nie wiedziałem, czy mam długą, czy krótką, w tym momencie powiedziałbym, tu bym kupił, to jest wejście. A on nie powiedział tylko, czy mamy pozycję, tak? Bo jak masz pozycję w pewnym momencie, to znaczy myślisz przez pryzmat
pryzmat pozycji, to powoduje już pewne wypaczenie oceny wykresu. Po prostu to działa. Ten moment działał dla nas bardzo dobrze. Generalnie dlaczego tą drogą? Dlaczego poszedłem w kierunku patrzenia na wykres przez pryzmat z jednej strony geometrii, to motywowało moje podejście, no, przeświadczenie o tym, że handel jest zmierzał w kierunku handlu elektronicznego, wykonywanego przez komputery, a tutaj algorytmy, w oparciu o które komputery pracują, muszą być oparte o dwie zmienne, cena i czas. I to było tak dla mnie w pewien sposób oczywiste. No i oczywiście wolumen, który jest potwierdzeniem aktywności. Z czasem, kiedy rynek zaczął się, można tak powiedzieć, w skrócie rozwadniać, tak, zaczęło powstawać dużo instrumentów, ETF-ów, zaczęło się pojawiać MT4, rynek zaczął trafiać pod strzechy, zaczęły się pojawiać opcje, ten rynek uległ takiemu, można powiedzieć, rozwodnieniu i ten wolumen nie do końca, czasami to było widać, jak w pewnym momencie ogon zaczyna machać psem, to zresztą bardzo dość widoczne było na przykładzie rynku polskiego, jak bardzo rynek u nas był sterowalny przez kontrakty, jak rynki potrafiły sterować, jak kontrakty potrafiły sterować WIG-iem 20, no, na przykład poprzez rozszerzenie bazy. No, jak to się wszystko złoży logicznie, arbitraż, no to wystarczyło paru gości, którzy się rozumieją na rynku, rozciągnięcie bazy, wpuszczenie arbitrażu na rynek, no i z rynkiem można było praktycznie zrobić, co się chciało w tym kontekście. To uległo rozproszeniu. Teraz jakiekolwiek myślenie logiczne o tym, na przykład próba doszukiwania się, tak, jeżeli baza się rozszerza nagle, no to zaczynamy sprzedawać kontrakty, bo baza się robi zbyt szeroka, czyli to, co normalnie powinien robić arbitraż, a tego arbitrażu nie było wystarczająco dużo u nas na rynku, no to pojawiał się, arbitraż nie był w stanie tego zniwelować. Rozszerzenie bazy powodowało to, że arbitraż zaczynał wchodzić w rynek, ale równocześnie sprzedając kontrakty i kupując indeks, bardzo mocno ciągnął indeks do góry. No, to są takie, już nie będę wchodził w szczegóły, opowiadał tego, ale to no, pojawiły się takie możliwości rozgrywania rynku. I tutaj nie było tanio drogo. Tu nie można było mówić w kontekście tanio drogo, bo rynek wykonywał swoje, wszedł dla czegoś w jakąś stronę. Po prostu na rynku grają pieniądze, nie setupy. I to jest to, co wszyscy powinniśmy zrozumieć. Tak? Ja, to jest, nie wiem, takie moje motto, które zacząłem przekazywać praktycznie od początku swojej obecności na rynku, żeby pokazać istotę wolumenu, tak? Że nieważna jest struktura, wzór, ważne są, co robią pieniądze, gdzie stoją te pieniądze, gdzie one się tutaj pokazują. To jest kwintesencja tego, co się dzieje na rynku. Teraz patrząc na Gilmura jako na, znowuż z perspektywy czasu, ikona geometrii z jednej strony, tak, ale też człowiek, który nauczył mnie rozmawiać z wykresem. Czyli nie dość, że nauczył słuchać wykresu, no, to może źle powiedziane, bo zadawania, nauczyłem się zadawać pytania wcześniej wykresowi, tak, bo wykres jest miejscem, takiej platformą łączącą różnych inwestorów, których można zapytać, czy mają jeszcze akcje, czy się boją jeszcze, czy nie, czy już nie mają co sprzedać, bo wszyscy sprzedali, ci, którzy chcieli. Takie pytania można zadawać poprzez wykonywanie pewnych trików, jeżeli ma się do tego moc, poprzez sterowanie cen. Tak? Wiadomo, że cena wpływa na nasze emocje. Teraz połączenie ruchu ceny z wolumenem pozwala nam identyfikować graczy. Na przykład pojawia się, zupełnie czymś innym jest pojawienie się dużej świecy wzrostowej, czy dużej na przykład świecy spadkowej na dużym wolumenie, na ultra wysokim wolumenie, na dużym wolumenie. Inaczej jest zobaczenie takiej strefy na małym wolumenie. Zupełnie coś innego oznacza w kontekście rynku. Także trzeba mieć świadomość tego. I wracając do Gilmura, który w zasadzie był geometrykiem, tak, i poświęcił swoje życie, znaczną część swojego życia geometrii, temu, co teorii korekty 1:1, teorii overbalance w podejściu do trendu. To z drugiej strony to, co mnie nauczyło i to, co chciałbym wam powiedzieć, jak patrzyłem na Gilmura, który jako człowiek no, po prostu upadał
No bo monitory były jego całym życiem i gra w pewnym momencie. W pewnym momencie dostrzegł wokół siebie pustkę. Pustkę. Matkę miał w domu opieki, w domu starców, z córką pokłócony. Córka jak przyjechała, kiedyś chciała jej dać prawa, to po prostu awantury były, jak z nią kiedyś powiedział nawet, że za cholerę tej wiedźmie nie odda praw do swoich książek. No był gościem sam, no. W pewnym momencie gadał o jachtach, jaki tu jacht sobie wybrać, tylko na końcu zadawał sobie pytania, a z kim ja na tym jachcie będę pływał. Na pewnym momencie przestał grać w ogóle, przestał, doszedł, no, stanął pod ścianą, tak, ma pieniądze i mówi, kurde, mam swoje lata, trzeba się zbierać pewnie niedługo z tego świata, ale co z tych pieniędzy, tak, jak nie mam się czym cieszyć, tak. I w pewnym momencie podjął, moim zdaniem, jedynie słuszną decyzję, znalazł sobie partnerkę. No i pamiętam, jak pierwsza reakcja, jak pojechał do niej, bo to partnerka była gdzieś z Brazylii, pojechał do niej, był zauroczony, zobaczył wielką rodzinę przy stole, siedzą razem, wszyscy rozmawiają. No i to dla niego było czymś, czym on nagle zaczął żyć, tak? Ja rzucił to, powiedział, że odnalazł człowieczeństwo w pewien sposób, tak? To przed tym chciałem przestrzec, bo to jest sytuacja, która mnie w jakiś sposób też dotknęła. Muszę jasno powiedzieć, też miałem, ja spędzałem po 10-12 godzin przed monitorem. Efekty tego było fajne, były dobre, tak? No. Wyjeżdżałem sobie na wakacje, w zasadzie rynek traktowałem jak bankomat. Bo pamiętam jedno zdarzenie, moje trzecie dziecko, tak? Już żona zaczęła pracować, ja zacząłem zostawać sami, tak? Dziecko, pamiętam maluch, mój syn teraz 15-letni. Pamiętam, zostałem sam nimi i tak siedzę, czekam na dobry setup, czytam. No i kurde, no dochodzi jakaś godzina, nie ma, w końcu tam się coś zbiera, mówię, ale tu czuję, że coś, nie halo jest w pieluchach, tam sobie przy nim grałem, tam sobie siedział, gaworzył coś, no to poszedłem zmienić pieluchy. Wracam z tą pieluchą po zmianie, patrzę, setup był, poleciał, poszło, czekałem 2-3 godziny na setup, nie ma setupu, no i zdałem sobie sprawę, że ja zaczynam być wściekły na niego. Że swoje pretensje zaczynam gdzieś wylewać, nie w tą stronę sobie uświadomiłem to. I to był jakiś taki dla mnie ding-dong. Mówię, okej, stop, trzeba zbastować. Są inne rzeczy. Tak w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że człowiek nie tylko rynkiem żyje i jak to też zacząłem sobie powtarzać, tak? Życie człowiek ma jedno, a rynek będzie zawsze. Rynek nam nie ucieknie. Jutro ten rynek finansowy jest taki sam, jak był wczoraj, a wiele rzeczy nam umyka i ucieka. I to chciałem wam powiedzieć też. Zdajcie sobie z tego sprawę, to jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że bardzo ważne, żeby nie dać się omamić w pewien sposób rynkowi. No, z czasem to już przyszło też pewne wypalenie i też zmęczenie, tak? To jest kwestia też percepcji. Zupełnie inną percepcję miałem, potrafiłem te 8 godzin na małych interwałach zasuwać, niemalże przestawiając butelki na taśmie. No zupełnie jest teraz inaczej, tak jak teraz wsiądę 2-3 godziny, potraduję, to jestem zmęczony jak wrak. Nie, w ten sam sposób próbuję tradować. Także też tutaj dochodzi element zmiany sposobu tradingu, czyli założenie innych butów niż te, które miałem, których używałem wcześniej, tak bym powiedział. Pewne dostosowanie tradingu do siebie, do swoich percepcji. Dobra, rozgadałem się trochę tutaj. Dobra, ale myślę, że takie myśli zebrane z doświadczenia, pozbierane w jakiś sposób, może trochę w nieładzie, ale myślę, że to jest wiele rzeczy, do których każdy tam gdzieś tam w pewnym momencie dochodzi. Mówiąc jeszcze o trading roomie, o Bryce'a Gilmura, no to przede wszystkim należy się wspomnienie o Eriku. Szukać cwanych setupów, polowanie na stop loss. On mi w zasadzie uświadomił to z punktu widzenia gracza krótkoterminowego, co jest istotne. Czyli nie to, że setup będzie ładny, korekta 1 do 1 na zniesienie 56,8 gdzieś tam, tylko zastanów się, gdzie inni mają stop loss. To jest, pamiętam kiedyś taki obrazek, tak? Ten sam setup, ta sama struktura, jak tutaj widzicie. Erik mnie pyta, znaczy powinienem rzucić drugi, taki sam dokładnie rysunek, tylko z innym rozstawem wolumenu, z innym układem wolumenu. Erik zawsze mnie pyta, a kto ci tam sprzeda? Ty chcesz kupić?
ja tam chcę kupić, on tam chce kupić, Erik, znaczy ten, Sangli tam chce kupić, każdy z nas chce tam kupić. To kto ci kurna tam sprzeda, skoro wszyscy chcemy kupić? Czyli na wykresie musi się pojawiać taka sytuacja, o którym inni będą coś innego myśleli. Tak jak Gilmour uczył nas myślenia w kategorii kreatur, to jest specyficzni gracze czy na rynku, no to uczył nas rozpoznawanie, gdzie oni są. Jeżeli popatrzcie sobie na ten krótki schemat, jeżeli zobaczycie na punkt 1, duży wolumen, ktoś tu sprzedał dużą ilość. Jeśli chodzi o tą strukturę, ta struktura nie jest załamana, ta struktura jest wzrostowa. Kto tutaj będzie chciał sprzedawać? A jak tu kreatury, ci goście sprzedali, teraz oni muszą te pozycje gdzieś odbudować. A nie odbudują ich na ładnych wsparciach, kiedy rynek będzie na klasycznych wsparciach. Wsparcia muszą zostać połamane na tyle, żeby inni zechcieli zmienić zdanie na rynku, a kreatury mogły powrócić na rynek, krótko mówiąc. Czyli będzie poszukanie, czyli takie prosta formuła. A kto ci tam sprzeda? Pomyśl o miejscu, w którym kupujesz. Za ładnym miejscem to, jeżeli to jest trend, silny trend i nie było wcześniej sprzedaży, ktoś nie pojawił się wolumen stopujący, sprzedający, to takie ładne wsparcia działają. Ale wtedy, kiedy się pojawi duży wolumen stopujący, kiedy jest podaż, no to musisz znaleźć miejsce, gdzie ten wolumen będzie mógł wrócić na rynek. To jest też takie, w pewnym momencie to było olśnienie, tak? No tak. No. Szukanie płynności na rynku krótkoterminowo jest kluczem do tego, co się na rynkach tutaj dzieje. Jak sobie popatrzymy na taką prostą rzecz, właśnie z punktu widzenia chociażby takiego podejścia Eliotowskiego, czy podejścia no, do trendu, tak? Struktura coraz wyższych szczytów, coraz wyższych denek. I żebyście nie usnęli, czy mamy tutaj zmianę trendu? To jest pytanie zasadnicze. Czy według Was na tym schemacie, w tym momencie, gdzie jest znak zapytania, czy my mamy tutaj zmianę trendu? Poczekam chwilę na odpowiedzi. No nie, nie wiemy. Dalej. Nie wiadomo. Tak, tak. Jest korekta. Nie wiadomo. Nie. Tak. No macie podzielone zdanie, tak. No to na tym właściwie w zasadzie prawidłowa odpowiedź jest nie wiadomo na tym etapie, ale w tym momencie nie mamy zmiany trendu. Nie mamy zmiany trendu. Do zmiany trendu jest nawet z punktu widzenia doła, no to powinniśmy mieć niższy szczyt i niższy dołek, czyli powinien powstać dopiero niższy szczyt i złamanie tego dołka będzie pokazywało nam zmianę trendu. A z kolei dla wielu osób, tak jak tutaj się pojawiło, w wybiciu tutaj były stop loss, czyli jest to pójście po stop loss. I krytyczne jest zachowanie, co się stanie tutaj. Rynek idąc po te stop lossy, wybija je, krytyczne jest to, co zrobi później. Czyli czy te stop lossy są tylko to pójście do dołu, to jest ruch kreatur na przykład, bo tutaj sobie wymyślili, że jest jakiś istotny, nie wiem, na księżyc, na wszystko jedno, ale wymyślicie, że jest jakiś istotny szczyt i pojawił się wolumen stopujący, no to oni wiedzą, że tutaj będą SL, stop loss. Czyli pójdą po te stop lossy, jeżeli otworzyli krótkie pozycje, na tych stop lossach zamkną pozycję. Otworzą, będą mieli szansę otworzyć swoje pozycje. I teraz istotne jest to, co się stanie dalej. Po takim, to się nazywa spring. Po tym miejscu rynek powinien zrobić nowy szczyt po wybiciu tych stop loss. Jeżeli nie robi, a złamie ten dołek, przechodzi w trend spadkowy, krótko mówiąc. To są stop lossy, o tym powinniśmy wiedzieć. I to starałem się pokazać, wytłumaczyć Erik, tak? że to jest pójście, szukanie płynności, szukanie stop lossów jest bardzo ważne z punktu widzenia rozgrywania rynku. Patrząc tak z perspektywy czasu też, tak? To też na co chciałbym Was uczulić i zwrócić uwagę, że no, w całej tej mojej historii przez te lata następowała kanibalizacja wielu setupów, tak jak setup 1:1, o którym mówiłem, korekta 1:1, inaczej działa kiedyś,
inaczej działała teraz, na przykład hook trade, to jeden z takich naszych podstawowych, podstawowy setup hook trade, to był trade na zamknięcie luki, czyli po otwarciu luką mam na myśli rynek sesyjny, czyli tak jak powiedzmy teraz o 14.30, zwykle o 15.30 otwiera się rynek amerykański, no jeżeli on się otwiera, nie biorąc pod uwagę Globexu, ale mamy lukę między zamknięciem z dnia wczorajszego, no to jeżeli rynek nachodzi na tę lukę, to graliśmy bardzo z dużą skutecznością, to się nazywało hook trade, na zamknięcie luki. Nie pamiętam, w którymś roku Zero Hedge na blogu jego zobaczyłem, potem ten trade, żeśmy grali, ja już grałem do połowy zamknięcia luki, bo ten trade się nie domyka, a kiedyś był bardzo, o bardzo dużej skuteczności. I potem pamiętam, zobaczyłem w pewnym roku, w pewnym miejscu statystykę zrobioną właśnie na tym blogu, że w ciągu bieżącego roku, akurat w którym byliśmy, nie pamiętam, który to był rok, mamy więcej niezamkniętych, najwięcej w historii niezamkniętych luk. Setup zaczął się w pewien sposób kanibalizować, no bo wszyscy był tak ograny, znany, że po prostu inni zaczęli go rozgrywać w drugą stronę. I trzeba sobie to uświadomić. I tutaj odwołam się właśnie do tego, że nauczenie się takiego schematu, czystego schematu jakiegoś, granie go permanentnie, no w pewnym momencie no, traci sens, bo pojawia się pewna kanibalizacja, ten setup nie jest grany. To starał się nam przekazać Gilmour. Ucz się czytania rynku, nie systemu. Jak ktoś powiedział system o metodologii korekty 1 do 1 i overbalance, no to była, od razu były, leciały ostre słowa. To nie był system, nie można tego traktować w kategorii systemu, tylko i wyłącznie w kategorii metodologii. Uwaga, uprzedzam, może być problem, bo mi jeden monitor nie wygasł. Dobra, spróbujemy z niego sobie radzić. Dobra. Tutaj dochodzimy do trzech pytań. Trzy pytania u Gilmoura. Takie, z którymi rozpoczynasz dzień w trading roomie. Po pierwsze, czy rynek jest techniczny? To jest było pytanie zawsze dla mnie, pytanie zagadka, bo w zasadzie do 2008 roku to chyba wydawało mi się, że tak z punktu widzenia gracza intradayowego nie widziałem rynku nietechnicznego. Nie rozumiałem, mimo że to był powtarzany dla mnie slogan, ja nie rozumiałem, co znaczy jest rynek techniczny. Wtedy dopiero poznałem, co jest rynek techniczny, bardzo słono za to zapłaciłem, za tę lekcję. No ale przez ileś lat na rynku po prostu nie wiedziałem. Powiem, na czym to polegało. Co to znaczy jest rynek techniczny? Rynek techniczny to jest rynek, który respektuje setupy, układy. Jeżeli rynek przestaje je respektować, przestaje się nietechniczny. I pamiętam, to był okres właśnie w 2008 roku, kiedy ja grałem tylko i wyłącznie na spadki i straciłem koszmarne pieniądze, bo pierwszą reakcją na to, że rynek permanentnie wyrzuca moje stop lossy, po prostu stopy moje permanentnie zaczęły. Stopy, które normalnie grałem przez 10 lat, traktowałem rynek jak bankomat, nagle coś nie dotknę, gram we właściwą stronę, gram do dołu, te spadki będą i były potężne, ale te moje stopy nigdy nie wytrzymują. Były permanentnie wybijane. Ja permanentnie traciłem. W końcu się zacząłem zwiększać pozycję, a potem przestałem stawiać stop lossy na tym rynku, bo i tak mam rację, i tak rynek spadł. I miałem rację, rynek spadł. Tylko w międzyczasie miał tak duże ruchy do góry, że moje konto wyleciało w powietrze. I tak wyglądała ta zabawa właśnie. Niezrozumienie tego, że rynek nie jest techniczny. Drugi element. Kto kontroluje rynek? Kto kontroluje rynek, trend w tym momencie? Jeżeli grasz intraday, to, że masz rynek niedźwiedzia spadkowy, to nie znaczy, że nie będziesz miał sesji wzrostowych o silnych trendach wzrostowych. Tak? Musisz wiedzieć, kto w tym momencie, gdzie jest ręka bijąca. Kto w tym momencie kontroluje, jeżeli chcesz z nim grać. Bardzo istotny element. No i trzecia, gdzie strona przeciwna przegra. Czyli z jednej strony, gdzie są SL-e, czyli szukanie SL-i, stop lossów, a druga strona to musisz wiedzieć, gdzie nastąpi kapitulacja kreatur czy inteligentnych uczestników rynku, tak? Gdzie nastąpi eksplozja stopów tych, którzy uznają, że okej, dobra, jesteśmy nie po właściwej stronie, a to mogą być duże pieniądze. Wtedy rynek po prostu przyspiesza. W którym momencie rynek może przyspieszyć. Mieliśmy tam kilka takich setupów właśnie, typu podwójny szczyt, nie bierzemy jeńców. Tam było kilku takich setupów, które
kazały nam detektować to miejsce. Czynnik jest techniczny. Geometria ceny czasu, czy działa fazy rynku na bazie analizy wolumenu, kontrola, czy działa wsparcie i opory, to tak w skrócie, pewne patrzenie na rynek. To jest typowa procedura. Ten wykres, pamiętam, jak prowadziłem szkolenie z geometrii, nawet oglądając na monitorze wykres kontraktów amerykańskich, to wiele sesji możecie zobaczyć tak, dokładnie w całej, to była taka procedura wyjściowa do tego, jak powinien wyglądać rynek. No i ona się bardzo często powtarza. Myśmy patrzyli na to, czasami patrzyłem z niedowierzaniem, ale rynek cały czas powtarza te schematy i te elementy. No i musimy to po prostu czytać. Świadomość tego, gdzie są zlecenia, no przed chwilą sobie o tym mówiliśmy, tak? Gdzie są stop lossy w trendzie, gdzie jak się zachowują fundusze inwestujące w trendzie, czyli jak postępują poszczególni, jak się zachowują poszczególni uczestnicy rynku, którzy mają różne cele. I tutaj te cele nagle trzeba sobie uświadomić, że w pewnym momencie na przykład takie kreatury zaczynają grać przeciwko funduszom inwestycyjnym. Weźmy sobie taki fundusz inwestycyjny. Weźmy fundusz inwestycyjny, który gra w zgodzie z trendem. Co się dzieje, jak trend trwa długo? Znowu świadomość tego. Jako zarządzający odczułem to dość wyraźnie, bo wiecie, kiedy najwięcej pieniędzy przypływa. Nie wtedy, kiedy jest tanio i kiedy spółki są tanie, tylko wtedy, kiedy rynek wchodzi w manię, kiedy rynek przyspiesza i idzie w trendzie wzrostowym, czyli kiedy wszystko już jest drogo, a potem jest jeszcze drożej. I wtedy najwięcej pieniędzy ludzie wpłacają do funduszy, a my te pieniądze dostajemy i w tym momencie tłumnie jako zaczyna zarządzać rynkiem. Ja pamiętam takie sytuacje, że no okej, nagle dostajesz rano raport, wpłynęło tyle i tyle pieniędzy, ty masz mieć 60% mniej więcej w akcjach, no i nagle patrzysz, co tu jest tanio. No nie ma nic tanio, wszystko jest drogo. No to poproszę 10 deko tego, 10 deko tego, 10 deko tego, bo musisz się doważyć. Musisz się doważyć nie dlatego, że uważasz, że to jest dobry moment do kupowania, tylko dlatego, że jeżeli ten rynek mani pojedzie następne 20%, to twoja jednostka funduszu nie będzie nadążała za rynkiem, w związku z tym nowi klienci nie będą przynosili pieniędzy, nie będą wpłacali do funduszu, a bank, czyli mój właściciel, tam gdzie ja pracuję, nie będzie otrzymywał prowizji. Ja będę niedoważony. Klienci moi będą, pozostali klienci nawet już zostali, będą na mnie bluźnili, tak? Bo nagle mi udział akcji spadnie w rynku wzrostowym, bo wpłynęły pieniądze, które są gotówką, która obniża tych, którzy na przykład od dawna inwestują i mają tę wartość. W związku z tym muszę się doważać. Muszę się doważać i to jest kwestia zrozumienia tego też, tak, że to w ten sposób działa. Tak? I teraz potem to jest kwestia tylko selekcji i doboru spółek. Tak? Jak widzę, że coś jest drogą, to się doważam w spółkach płynnych. Tak samo jak już widzę, że rynek jest przewartościowany i jest wysoko, to następuje rotacja sektorowa, rotacja między walorami, czyli zmieniam walory na takie, które wiem, że okej, to trzeba te spółki, które są mniej płynne, zacząć sprzedawać, bo jak rynek zacznie spadać i wszyscy zaczną wypłacać pieniądze, to ja dalej będę mógł sprzedawać. Ja mam spółki, mam mieć dużo w spółkach takich, które mają mały obrót, to potem sam będę sobie wieszał pętlę na szyi, próbując sprzedać to. W związku z tym muszę przejść w spółki płynne, które będę mógł upłynić, dostosowując po prostu wartość portfela. Są takie rzeczy no, z mojego punktu widzenia oczywiste, a ludzie sobie z tego nie zdają sprawy z pewnych takich elementów. No, to nie jest tak, że smart money to są smart money, bo tak sobie myślą. Bardzo często to się przekłada na zachowania stanne. Z tego trzeba sobie zdać sprawę. Dobra, ale wracając do prostego schematu wykresu, tak? Patrząc na taki schemat, no widzimy, gdzie są jakieś zlecenia. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, gdzie tu, jeżeli fundusz inwestuje w wartość teraz, znaczy inwestuje w trendzie, no to z punktu widzenia dopływających pieniędzy, każde wybicie szczytu to jest buy, to jest dokupienie, przesuwanie, a stopa trzymanie poniżej. Bo nie wiesz, jak rynek jest przewartościowany, jak ten długo trend będzie szedł do góry. No i kreatury, które na przykład uznają, że warto tutaj sprzedać, bo coś, bo mają na to powód, bo nie wiem, no widzą strukturę pięciofalową czy coś innego, no w każdym razie przychodzi im pomóc, czy jest przewartościowane, przychodzi im pomóc, żeby sprzedać, no to wiedzą, że jak pójdą, to stop loss tych funduszy, które tutaj cały czas dokładają, gdzieś są tutaj. Będą musieli niwelować część
część na wszelki wypadek, bo jak się przerodzi to w trend spadkowy, no to będzie potem kłopot z upłynnieniem. W związku z tym idą po te stop lossy, oni zamykają swoje pozycje, a potem rynek robi swoje, w zależności od tego, no, od wielu innych czynników kolej zaczyna. Czyli świadomość tego sposobu rozegrania. I teraz mając świadomość tego, że chociażby tu rynek jest przy wybiciach, bardzo często no, rynek w takich hoście, no to wybicia były dobrym, kiedyś wybicia były dobrym, można powiedzieć, dobrym miejscem do zakupu, czyli kupowanie breaków, no ale pojawienie się kreatur pokazywało, że no właśnie breaki były bardzo często, coraz więcej pojawiło się fałszywych wybić, czyli pójście po stop lossy tutaj, po te baje tutaj, które są albo, które chcą dołączyć, powiększyć pozycję w tym rynku trendowym i momentalne zawrócenie rynku, czyli wykorzystanie tego kupna na szczycie, żeby zawrócić rynek, krótko mówiąc. Zbudowanie, patrząc na układ zleceń, zbudowanie pasywnych zleceń sprzedających, czyli powyżej szczytu taki duży gracz ustawia mnóstwo zleceń sprzedających i patrzy, jak głęboko wbiją się te zlecenia kupujące w te zlecenia. One do pewnego momentu dolatują, widzi, że już nie ma popytu, to zaczyna sprzedawać do dołu. Robi się w nomenklaturze Wake of Aftras czy spadająca gwiazda, no i zaczyna się cofnięcie. Czy to jest zmiana trendu? Nie, to jest wykorzystanie na ruch, znowu pójście po potencjalne stop loss. Pójście po potencjalne stop loss. Sposób rozgrywania rynku. Trzeba mieć tego po prostu świadomość. To zejście nie zmienia trendu, to jest pójście tylko po stop loss. Ważne jest to, co się wydarzyło tutaj wcześniej, jak sobie to rozpiszemy, patrzymy na wolumen, popatrzymy na rękę bijącą, gdzie jest, popatrzymy na test tego miejsca, czyli też nie będzie test, nie sam ruch pierwszy, tylko test. To jest likwidacja pozycji długich, to jest pójście po te pozycje, po te stop loss, tak mówiąc. Bardzo częstym to jest właśnie spring, pójście po stop lossy, wyrzucenie stop lossu, tutaj pojawia się popyt, tak zwany spring w nomenklaturze Wyckoffa. Elliotowcy powiedzą, że korekta nieregularna i to jest właśnie taka najlepsza korekta, można było powiedzieć, bo z pójściem po stop loss. No i rynek powraca do trendu i dalej sobie funkcjonuje w trendzie. Dobra, co ważne, czas nas goni. Co ważne, żebyście zapamiętali z tego, tak? Myśl inaczej, gdzie są stopy, gdzie technicy je stawiają, przypomnij sobie o Eriku, o cwanych setupach. Musisz uzyskać płynność na rynku, by otworzyć pozycję. Myśl tymi kategoriami. Czyli gracze intradayowi szukają płynności, czyli szukają miejsca, szukają cwanych setupów. Myśl, że okej, to jest miejsce, wszyscy tutaj, ja bym tu kupił, wszyscy by tam kupili. Tylko pamiętaj, kto ci tam sprzeda. Musisz mieć drugą stronę transakcji, myśl o drugiej transakcji, że ktoś musi ci tam sprzedać, bo uważasz, że tam jest drogo, że technicznie rynek się zamałał, że się zmienił trend. To wtedy ci sprzeda. Musisz poszukać takiego sprzedającego. Czyli myślenie o stop lossach. Rynek często idzie po te stopy i ruch się wyczerpuje, nagły skok wolumenu i rynek zawraca. Teraz patrząc na tradera, tak, na tradera z perspektywy czasu. Pytanie. Wiedza jest niezbędna, żeby zbudować swoje strategie w oparciu o pytanie o co. No, ja wybrałem akurat to tutaj budowanie wobec, dla mnie bardzo ważna jest geometria, w kontekście struktury rynku, no i o wolumen. Cena i wolumen to są dwie najistotniejsze informacje, które mamy w czasie rzeczywistym. Drugi, oprócz wiedzy, tak, książki można przeczytać, wiele się można nauczyć, ale potem się pojawia duży problem, czyli umiejętność wprowadzenia w życie tej wiedzy. Ja tutaj dopisałem takie zdanie, dopasowanie elementów trójkąta tradera. Za chwilę sobie pomówimy o trójkącie tradera. Ale ta umiejętność jest no, tutaj bardzo krytyczna. Tak? Jedna to się nauczyć czytać rynek, rozpoznawać, a drugie to teraz trzeba powalczyć ze swoimi domenami, ze swoim życiem, ze swoją osobowością, żeby to wprowadzić w życie i odpowiednio dopasować do siebie. Kolejny element, proces, czyli trzeba zaplanować proces swoich zachowań, pewnego rodzaju rytuał, tak, właśnie to jest tak, takie elementy, na przykład, tak jak Gilmour mówił, idź lepiej z żoną spać, a nie ze stratną pozycją. To jest wprowadzenie pewnego rytuału, tak, rytuał, że okej, zapamiętaj i wiesz, że to kosztuje, tak, nie rób tego, to w twoim procesie
musi mieć taki swój plan. Plan zachowań, jak się zachowujesz. Mindset, czyli sposób myślenia, przekonanie znowu. Musisz wyrobić w sobie też przekonanie, że to, co robisz, ma sens i jest skuteczne. To wymaga też takiego ćwiczenia, na przykład ćwiczenie. Co najmniej raz w tygodniu bar po barze bez pieniędzy na wykresie. Ja coś takiego robiłem, jak myślę, że to jest niesamowite. Znaczy, sądząc po opiniach uczestników, warsztaty typu quiz. Ja rzucam jeden wykres, po prostu uczestnicy warsztatów dostają, na przykład to było tak, że dwa wykresy dziennie i mają powiedzieć, rynek wzrośnie czy spadnie. Co rynek zrobi, gdzie jest wejście, gdzie, co rynek powinien zrobić. No, opinie ludzi, znaczy osób, uczestników, no były druzgocące, w sensie takim, że jak wiele to szkolenie dla nich zrobiło. Przede wszystkim zmusiło ich do pracy, bo to oni sami musieli to zrobić, zobaczyć na wykresie. Czyli praktykować to. I nie to, że w tym momencie bar chodzi, bo każdy chce sobie popykać, postrzelać, kupić, sprzedać, bo to jest fajnie, adrenalina skacze, ale rozsądnie podejść do wykresu, czy da się wyczytać wykres. No i wyobraźcie sobie, że 80%, oczywiście zadania były coraz trudniejsze, tam różne rzeczy wskazują, ale 80%, 70% po takich paru ćwiczeniach jest w stanie odgadnąć kierunek ruchu przyszłej ceny, którego nie znają po wykresie. Czyli okazuje się, że jednak można to rozczytać. Można rozczytać pewne zasady i można, że to widać, tak? No, tylko to trzeba ćwiczyć. Jak najpierw ćwiczysz na wykresie stojącym. Martwy wykres, nie rusza się, pieniądze ci nie skaczą. Jak pieniądze skaczą, to myślisz przez pryzmat pieniędzy, a nie przez pryzmat wykresu. Czyli podstawa nauczyć się czytać rynek. Ale potem jeszcze wchodzi kolejna rzecz, to jest jedna rzecz, to wiedza, trzeba umiejętnie to wprowadzić w życie. Są kolejne elementy, na przykład cierpliwość, tak? Bo taki schemat do rozwiązania uczestnicy dostają w miejscu jakimś krytycznym, w miejscu, które jest istotne co do podjęcia decyzji. Tak? A tutaj się pojawia problem potem z dwoma rączkami poza myszką wysiedzieć i nie klepać w bezsensownych miejscach, tylko poczekać do właściwego bara, do miejsca tego zagrania. Trójkąt tradera, tak? Czyli jak do tego podejść w skrócie, to Hank Pruder. Analiza techniczna jest elementem, znaczy ja wcale analizy technicznej, akurat w moim przypadku to jest wolumen i geometria, to są elementy służące do zbudowania strategii. Strategii, którą gram. Teraz znowu, jak popatrzymy sobie, odwołam się do strategii, tak? Jeżeli popatrzymy sobie na pewien schemat rynkowy, możemy sobie powiedzieć, że on jest taki sam w jednym albo w drugim wzorcu. O, jak sobie przypomnimy ten element wykresu Erika, ja się do niego cofnę. Wyobraźcie sobie, że w tym schemacie tylko zrobimy jedną różnicę. Ten słupek z wolumenem 1 zamienimy z tym ostatnim, czyli na przykład postawimy go gdzieś tutaj, mówię, albo byśmy wycięli te dwa największe wolumeny w tym miejscu. Już ten schemat zmienia, byśmy wycięli w ogóle ten wolumen 1, byśmy go zamienili, przesunęli na koniec, a tutaj ten mniejszy przesunęli tutaj. Już zupełnie inną wymowę ten schemat zaczyna mieć, ten puzzle, ten wykres, ta struktura, tylko po przestawieniu słupków wolumenowych. Czasami wystarczy w dwóch miejscach przestawić wolumen i ten schemat, ta struktura zupełnie co innego nam mówi. To jest coś, co spotkałem dla wielu osób, może być niezrozumiałe, a to jest kwintesencja tego, że dany układ, znaczy też to takie pytania, tak, jeżeli mamy jakiś układ, gramy w pewnym miejscu, możemy grać według tej samej strategii, tylko możemy grać zupełnie o coś innego. Jak popatrzymy sobie na chociażby kampanię akumulacji, dystrybucji, redystrybucji, to w zależności od tego, gdzie jesteśmy, różnie gramy, o coś innego gramy. Dobra, 20. O coś innego gramy, czyli inaczej to rozgrywamy. Inny sposób zarządzania pozycją, inne targety, inne podejście. Nie można, to jest
koszmarnym dla mnie błędem, jak ludzie mówią, że tak, gram według jakiegoś takiego schematu, tutaj gram OTP takie w to samo miejsce, czy tutaj przesuwam stop lossa na break even w ten sposób, a nie w inny sposób. To wszystko zależy od tego, gdzie my jesteśmy na wykresie i o co gramy. To jest bardzo ważne, czyli przeczytanie wykresu, gdzie my jesteśmy. To nie jest sztampa, to nie jest taki automat, który można w jakiś sposób zaprogramować, moim zdaniem. No oprócz takiego prostego grania na regresji, takim automatem to może być na przykład granie wokół średniej. Średnia w końcu bardzo dobrze oddaje tłor, tak? Na skrócie. Dobra, kolejny element w trójkącie to jest zarządzanie pieniędzmi, czyli dosyć krytyczne, tak? Stosowanie tutaj się co do zasad. No i też zarządzanie sobą. Zarządzanie sobą jest bardzo istotne. Na przykład, mogę takie doświadczenia, na przykład, ja pamiętam kiedyś na własnej skórze przećwiczyłem to, że jak mam dzień stratny i łapię straty, jak złapię jakiś poziom straty, no to potem próbuję się odegrać. To potem człowiek zaczyna zwiększać pozycję, no bo ambicja jest, żeby przynajmniej odrobić straty. No i efekt tego jest, że ta strata, powiedzmy, mogę, zakładam, że mogę stracić dziennie $500, a potem na koniec dnia budzę się z 2-3 tysiącami w plecy i to nie jest fajne, tak? Ja już to u siebie zaobserwowałem dość dawno, w związku z tym takim lekarstwem było, wiem, że mam do tego słabość, się pojawia, pojawiło takie działanie parę razy u mnie, w związku z tym wprowadziłem sobie prosty argument, prostą rzecz, tak? U brokera mam limit straty. Jak limit straty osiągnę, to się robi czarny ekran, dziękuję, nie mogę się zalogować do końca dnia do platformy. To jest mój bezpiecznik, mój wentyl bezpieczeństwa na moje strachy, na moje demony. Tak? Takie elementy, takie możliwości się w tej chwili pojawiają i są w pewien sposób i to jeden z moich problemów rozwiązało. I to w różnych elementach można sobie coś takiego zastosować, na przykład wprowadzanie zleceń braketowych z przesuwanym stop lossem, takie wszystkie rzeczy na pewne niedogodności, no pojawiają się nowe narzędzia, które dają nam taką możliwość. No czyli zarządzanie sobą jest moim zdaniem bardzo istotne. Psychika, zarządzanie emocjami, ktoś powiedział, że emocji nie należy czuć, tak, że to też wiele osób mówiło, że emocji należy się wyzbyć. Guzik prawda, według mnie emocje są niezbędne na rynku, dlatego że one są siódmym naszym zmysłem. Siódmym zmysłem, który podpowiada nam czasami, że coś jest nie tak, kurde. Czasami nie potrafisz tego wytłumaczyć, nie wiesz o co chodzi, ale widzisz, że coś ci nie gra tutaj, coś ci nie gra. I one nas ostrzegają, tylko trzeba nauczyć się ich słuchać, wyciągać z nich wnioski. Dobra, to nie będę więcej tego rozwijał, bo tutaj można byłoby znowuż z tego zrobić rzekę, z tego przykładu tradera, tak? Wiele rzeczy aksjomatów, tak jak możemy sobie podejść na przykład strategii, wejście to setup plus trigger, dalej prowadzenie pozycji. No niby tak, tak powinno być, ale czy zawsze? Setup minus trigger, nie ma triggera, nie ma wejścia. W takim tradejowym graniu to podstawa, ale czy zawsze, tak? To teraz ty musisz to w trójkącie, w podejściu do siebie, w zrozumieniu siebie, swoich możliwości, intencji zrozumieć, tak? Bo czasami przy takim graniu, jak szukasz fajnych zagrań, to problem polega na wyczekaniu. Wyczekaniu ich i odpowiednim momencie do wejścia. Ja na razie się nie ustosunkowuję do pytań, tylko co piszecie, tak? Bo skończę na razie. No tak, może być dodatkowe wykorzystanie informacji o możliwym zerwaniu w stosunku do planu Rosja USA. Naprawdę już informacje nie grają. Informacje nie grają, to jest złudzenie, to jest tłumaczenie zachowań rynkowych przez informacje, to jest dla gawiedzi. Tak zawsze sobie znajdziemy uzasadnienie. Wojna trwa, macie wzrosty, jesteśmy wyżej niż na rynkach, niż jak wojna się zaczynała. No. Dlaczego? Ktoś to racjonalnie w stanie wytłumaczyć. Zerwanie stosunków. Każdy, to takie impulsy, wszelkiego rodzaju takie zdarzenia są impulsem do pewnego działania i do wykorzystania. Na przykład dane. Czy dane same, znaczy muszą być w rzeczywistości,
Jak dobrze się przyjrzycie wykresom, to na wykresach, jakie będą dane widać, można rozczytać po wykresach wielokrotnie. Mogę pokazać wiele takich wejść, na przykład przed payrollsami, gdzie było widać, jakie będą dane, bo można było to rozczytać przez zachowanie ceny i wolumenu. Ale chcę Wam powiedzieć jedną istotną jeszcze rzecz, że nieważne, jakie dane będą, ważne, jak rynek się zachowa po tych danych, co z nimi zrobi. Tak jak ja Wam mówiłem o zarządzającym. Zarządzającym ja miałem do dyspozycji analityków, których wysyłałem do spółki, oni spółkę przewertowali w tę i z powrotem. Ja mniej więcej wiedziałem, co w tej spółce. Ja wiedziałem, jakie wyniki mniej więcej będą, czy będą dobre, czy będą złe. To samo, jeżeli duże banki mają dobrych analityków, są w stanie pewne rzeczy przewidzieć, pewne rzeczy mają lepsze informacje. I oni zrobią z rynkiem, co chcecie. Najistotniejszą rzeczą, która się dzieje na rynku w momencie pojawienia się danych, to jest łatwość przesunięcia ceny, dlatego że normalnie zlecenia, które były w karnecie, zleceń są, jest ich dużo na różnych miejscach, uciekają z karnetu, bo są dane. Wtedy łatwo jest przesunąć rynek. I mogę, no, znowu, żeby z moich starych czasów, tak, z moich starych przemyśleń, pamiętam takie moje odkrycie też dosyć istotne. Pamiętam, szanowałem zniesienie 30 za Gimura, wtedy to było poszanowanie, pewne zniesienie 38,2 zrobione w punkt, to było miejsce, z którego kreatury zawracały rynek. Mówiąc o zniesieniach nawet samych, tak. I pamiętam jak kiedyś rynek podchodził pod dzienne zniesienie 38,2 i brakowało mu dwóch punktów i podchodzi, dwa punkty i nie może dojść do 1,75, 1,5 i nie robi tego 38,2. Dlaczego nie robi? Wystarczyło spojrzeć w karnet, bo tam na 38,2 leżały pajdy zleceń sprzedażowych. A rynek tego nie dotyka, bo jak dotknie, to tam się zacznie pojawi sprzedaż. Nie dość, że z tych zleceń, to jeszcze ludzie zaczną sprzedawać do dołu, bo 38,2 jest zrobiony. W związku z tym rynek nie dotyka tych 38,2, a ja mówię, no dobra, no rynek słaby, nie dochodzi. No to próbowałem selować potem. On wchodzi i tam się zamyka. Nie chce spadać z tego poziomu. Następnego dnia Globex, jakieś dane, byle jakie tam, przychodzą, nawet może nie bardzo istotne. Przed danymi generalnie karnet pustoszeje, zlecenia są wycofywane. No i w tym momencie pach, 38,2 na Globexie strzelone. Te same zlecenia, które sprzedawały ten poziom na poprzedniej sesji, w tej chwili są kupujące, bo 38,2 złamane. Takie proste podejście, takie rynek nie dotykał, bo nie chciał wytrygerować tej podaży. I tak często bywa z danymi, z różnymi, że rynek robi się rozproszenie, robi się mniejsza płynność w karnecie, mniejsze zlecenia są wycofane i łatwiej pewne poziomy przelecieć, co zmienia potencjalnie potem strukturę na wykresie. Także na to trzeba patrzeć. Nie jest ważne do końca, jakie są wyniki, ważne, jak rynek na nie zareaguje. I tutaj jeszcze taka dygresja, jeśli chodzi o fundamenty. To fundamenty mają znaczenie przy bezcach, przy odwracaniu rynku. Rzeczywiście rynek nie zawraca w sposób techniczny, tak z perspektywy czasu mogę powiedzieć, tylko rzeczywiście musi mieć, żeby pojawiła się bezca, muszą do tego pojawić się fundamentalne powody. Dołki są robione dużo bardziej technicznie. Dobrze, ale tutaj mamy trochę, bo czas nam leci, już powinniśmy kończyć. Dobra. I tutaj... Mówiąc o tym właśnie podejściu, czy powinien być trigger, taka zasada, moje zasady. Nie ma zagrania, nie ma setupu, jeżeli nie ma triggera, wyzwalacza do zagrania. I to między innymi Sangli mi tego uczyła. Tak, Sangli, pamiętam, siedziałem, Japonka, i ja, żeby poczekać, jakie dla mnie to były katiusze, żeby wysiedzieć do zamknięcia 5-minutowego bara, czy świeczki, bo starałem się trzymać stop loss dwupunktowy, to był dla mnie pewna świętość na mini. No i teraz jak ta świeczka chodziła, nagle widziałem narysowany wąs od góry, chcę sprzedać, mam setup na sell, układ, widzę już 3 minuta, widzę, że od szczytu jest 2 punkty, wąs od góry, mówię, kurde, no nie wejdę, potem ze stopem mi się nie zmieści, rynek pójdzie niżej, narysuję czerwoną część ciała tutaj do dołu, świeczki, no i będę miał dużego stopa, nie wchodzę. No ja nie wytrzymywałem i w tej 3 minucie, czy tam 4 minucie, mówię, bach, no to już, nie wytrzymam do zamknięcia świeczki, jako triggera do zajęcia pozycji i wchodzę, tak. Czekam następne 30 sekund, a świeczka cała biała się. Tak, no, bach, trigger był i go nie ma. Tak? Pamiętam, ile to sangli mnie
po łapach, tam, nie no, wytrzymaj. A ja mówię, nie no, ucieknie. No i czekasz na ten setup, na ten upad gdzieś czasu, bo to zmarnowana godzina czy dwie do setupu i mówisz, no to co, teraz mi ucieknie setup i znowuż nie będzie spełniał warunków, bo będę miał za dużego SR. I tu się pojawia właśnie pytanie o cierpliwość, tak? Ale tutaj powstaje też inne pytanie, day trading czy swing trading, tak? Czy na przykład my jesteśmy w stanie, no, bardzo na przykład wiele setupów widziałem, tak, bo wiele osób mówi trochę słusznie na ten temat, że łatwo analizować przeszłość, i pokazywać dobre setupy do zagrania. No tak, zdecydowanie łatwiej, tak? Najtrudniej to być w tym samym, w tym czasie, kiedy ten setup jest rysowany przy wykresie. Wiele osób pokazuje takie fajne zagrania, które wykonywało o trzeciej albo drugiej w nocy. No ja zwykle śpię o tej porze, nie siadam do nocy. Sen zresztą jakieś, to znowu też można było opowiadać, sen dla mnie bardzo istotny z punktu widzenia takiego psychofizycznego, element kontroli siebie, tak, ale to też może na inny raz. No i takie etapy są, tak, ale pojawia się problem bycia tu i teraz. Znowuż jak mając dzieci, trójkę dzieci, tu trzeba odwieźć na trening, tu pojechać na jakieś zajęcia, tu przywieźć, coś zrobić. I w pewnym momencie człowiek przestaje być panem swojego czasu. Na przykład musisz wyjść, tak? Mówisz, kurde, no fajny setup był, ale mnie w tym czasie nie było przy tym triggerze, tak? No i znowuż trzeba ten problem w jakiś sposób rozwiązać, tak? To jest pytanie właśnie o zarządzanie, o dostosowanie siebie, czyli znalezienie siebie na tym wykresie. Trzeba znaleźć mu interwał. To trzeba dopasować wszystko do siebie. Znowu długo mógłbym o tym mówić, tak? Mam ograniczony czas, zlecenia oczekujące. Tylko oczywiście ten stop loss wtedy będzie większy. Gdzieś tam w zasadnych miejscach mogą być zlecenia oczekujące. To jest kwestia podjęcia decyzji i musimy dopasować ten trading do siebie. I tutaj właśnie przychodzi jeszcze wspomnienie, powrót do Trading Roomu Bryce'a Gilmura, metodologia nie system. Poznałem różnych traderów, ta sama metodologia, różne style. Erik, to on powiedziałem o Eriku właśnie, który mówił wszystkim, szukać cwanych setupów. Ja pamiętam, jak kiedyś on otwierał 2000 kontraktów, tylko w dłuższej perspektywie, bo grał na jeden do jednego dzienny układ, tak, i to patrzyłem, jak on to robił. No to te ilości, no duże, tak. To jest gość, który tradował jeszcze w handlu karteczkowym na picie na Wall Street. Ale jak on to robił? Też intradayowo właśnie pokazywał, jak szukać cwanych setupów. Z kolei jak rozgrywał taki duży układ, pamiętam, kiedy grał taką korektę 1 do 1 na S&P dużą, to no, koło tygodnia akumulował te swoje pozycje. Akumulował, też zbierał niepewnie, ale też pokazywał mi, tak? Jak patrzysz na takie odwrócenie duże, to nie to, że patrzysz na kontrakt sam, na jeden wykres. Nie, musisz analizować. On wtedy mówił 8 wykresów. 8 wykresów ma być spójnych, żeby rozegrać taki układ. No, zupełnie inna perspektywa patrzenia na to, tak? Bo patrzysz na SPY-a, patrzysz na ETF-y, które są tam, patrzysz na inne instrumenty, że to powinno ci współgrać. No, ład pieniądze potężny. Z kolei Scott, no pewne przeciwieństwo, on zamiatał, jechał z minutówek i on grał taki setup, on czekał, potrafił 2 tygodnie czekać na jeden setup. 2 tygodnie, potem brał, wychodził, nie było go przez tydzień. Grał rozbicie po overbalansie, czyli po przekroczeniu. Znowu, wykorzystał te same elementy metodologii, którą my stosujemy, ale w innym układzie, w innym setupie. On czekał na overbalans i potem czekał na podwójne denko, na zniesieniu 61,8 albo na 50%, szukał takiego układu i grał na przełamanie tego. Grał na przełamanie tego i wchodził od razu 500 kontraktów. 500 kontraktów z okresu minutowego. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem, jak grał, to on otworzył pozycję. Ja byłem zdziwiony, bo mówię, a dlaczego? Nie bardzo wiedziałem jeszcze, o co chodzi. On zamknął pozycję, ja dalej nie wiedziałem, dlaczego otworzył. Dopiero przemyślałem, on już skończył, zamknął, pożegnał się, powiedział, wracam za parę dni. I ja dalej nie wiedziałem. Potem przynajmniej mówię, o kurde, takie proste, jeden, dwa, trzy, cztery, piąty argument, widzę. I dopiero zrozumiałem, co znaczy czas ekranowy. No, potem nagle, siedząc przy ekranie ileś czasu, zaczynasz to widzieć, nawet nie odczekujesz sobie w pewien sposób, tak? Tylko pewne rzeczy z automatu widzisz i mówisz, o tak, to się zgadza, to się zgadza, to się zgadza, bo można. No tak więc się zachowywał, ale i on kontrolował na minutówce, więc schodził na niższe jeszcze interwały, znaczy sekundowy, skontrolował ten jak rynek albo jedzie, albo nie. Nie było niedomówień.
pełna dyscyplina, pełna kontrola ruchu, duża ilość, rzadkie wejście na konkretny set. Sangbin to Japonka, mistrzyni właśnie konsekwencji i dla mnie właśnie cierpliwości. To od niej się tego uczyłem. Richard Tu, to gość, Chińczyk, załóż o jego analizach, to po prostu można byłoby wiele pisać właśnie w szukanie rytmu i takie antyczne rzeczy. A tu jeszcze wspomnę o Rainerze. To jest właśnie, tutaj wspominałem na początku, Rainer był fanatykiem, nie wiem, zresztą, fanatykiem kalendarza żydowskiego i dużo pracował nad tym. Zresztą mój brat dużo, no, ma wiele ciekawych rzeczy tutaj, no też pracował nad kalendarzem żydowskim. To jest wpis z 5 lutego na fanpage'u Smart Investora. Ja go zacytuję. Pamiętam, jak tuż przed sesją 10 października 2007 roku Bryce Gilmore w Trading Roomie powiedział, że robi nam się szczyt na rynku w USA, że mamy szczyt dzień przedtem. W rzeczywistości jeszcze OX, czyli S&P 100, pobiło szczyt dzień później na otwarciu. Nieznacznie go kopił, by rozpocząć spadki, które zaprowadziły S&P 500 na 666, zresztą znamienite z różnych, liczba diabła, niektórzy mówią, pewne rzeczy tutaj też można rzeczy, znaczące liczby z kręgu dla wtajemniczonych, tak? Tylko to nie będę tego rozwijał, tak? Data wynikała z wielu symetrii, ale taka najlepiej zapamiętana dla mnie była 5-letnia rocznica od 2002 roku. Tak? Według Fibonacciego w cyklach chodził i tam bardzo ładnie cykle czasowe wtedy chodziły i to zadziałało. W późniejszych badaniach nad kalendarzem żydowskim wyszło, że statystycznie znaczące dołki, szczyty krachowe, bardzo istotne, wypadają w miesiącu żydowskim Tiszeraj i 2-3 dni przed New Moonem. Wyznaczenie tych dat spod znaku trochę czarodziejskiej kuli pozostają czytelnikom. Wiecie, przecież dla mnie najważniejsze to grają pieniądze. I teraz samo zachowanie, ja to wyliczyłem i pokazałem, kiedy będą te szczyty, się pojawiło na webinarze, na prognozach na 2021 rok, no to był właśnie styczeń, luty, byliśmy 4 września, 3 października, dwie istotne daty, które powinny, no, bazując na 9 miesięcy później, bazując na tym kalendarzu, na pracach między innymi nad tym, z czego pilnował Rainer. Czyli też Rainer pilnował właśnie bardzo naszych zachowań, właśnie przypominał, kiedy jest Rosh Hashanah, Yom Kippur, to wszystko uwzględnialiśmy w handlu i rzeczywiście to wszystko miało wpływ. No, taki przykład. Ja tego w ten sposób nie robię, nie podchodzę, bo dla mnie to jest taka trochę czarodziejska kula, tak, szukanie dług na wykresie, bo też chcę powiedzieć, że pewne rzeczy dalej w ten sposób działają. Są wyznaczone daty według tego kalendarza żydowskiego i zobaczcie na wykres. Trzeci szczyt, 3 września 2021 roku, a potem dołek jest zrobiony 1 października, a nie trzeciego, bo trzeci to był niedziela, a czwarty to był poniedziałek. Czyli dokładnie w timingu, co do dnia perfekcyjnie zrobione daty, wyliczone wcześniej na podstawie pewnych rzeczy, które żeśmy robili lata temu. Tak? Czasami takie duchy na wykresie powracają. To nie jest moja bajka, tak powiem, w pewien sposób. No, czasami się tym bawię i tym się śmieję w jakiś sposób z tego, bardziej jako zabawne, bo ciężko mi jest w to uwierzyć. No, jestem z tych, którzy czytają bar po barze i patrzą na wolumen, to dużo bardziej do mnie niejako przemawia. Dobra. I w zasadzie na tym to chyba tutaj wrócę tylko jeszcze do pytań na koniec Państwa, bo żeśmy się trochę to przeciągnęło, trochę cofnę. Co my tutaj mamy, tak? Jeśli chodzi o te dane, informacje, tak, rynek jest w tej chwili szarpany informacjami, ale krótkoterminowe. Chciałem zauważyć, ja też, nie wiem, spotykaliśmy się wcześniej, mówiłem o tym, że rynek powinien robić nam ten drugi trading range tutaj obok, bo tu dystrybucja, zejście do dołu, mam rysowany drugi trading range. Rynek to rysuje niezależnie od tego, szarpany informacjami, strachem, rysuje akurat, co miał rysować. Było pytanie o wczoraj na S&P, było godzina 18 spring, czyszczenie stop lossów, sprawdź proszę. Okej. Okay. No mam wczorajszy dzień, warto sprawdzić, warto popatrzeć na pewne elementy tutaj. Zobaczcie, to jest szczyt, ten szczyt, testowanie tego szczytu, 50% tej ręki bijącej, zejście do dołka na mniejszym interwale. Musimy sobie cofnąć do tego miejsca. Ach, tylko teraz tak, jak lubię.
Zobaczymy, co jest. Mieliśmy trading wręcz. No tego zrobiliśmy wcześniej. Trading wręcz. Zanim wczorajszy split. To był nasz trading wręcz. Początek sesji. Pojawiła się podaż. To był popyt. Otwarcie sesji na rynku. Podaż przejęła kontrolę. Test podaży. To był, można było się doszukać na mniejszych interwałach setupu i triggera na sell, na spadek. To jest zejście poniżej. Zejście poniżej tych poprzedniego dołka. No zobaczcie, wejście do tego wsparcia idealnie na wsparciu dziennym. Mniejsza konsolidacja, wsparcie z dni, to co widzieliśmy na wykresie dziennym. Zejście. Wstrząśnięcie, wybicie z tego trading range'u i mamy spring. Rynek powraca do trading range'u. Rysuje wyższy dołek i tutaj pojawia nam się popyt. To, co żeśmy robili na przykład, pojawia nam się popyt, który jest potem testowany w tym miejscu. Popyt jest testowany. Tu mamy spring w tym miejscu. Dobra, tak, było oczyszczenie stop lossów. Dobra, jedziemy dalej. Czy nie można alarmu ustawić? No tak, ale alarm jak się ustawi, to trzeba jeszcze być. No ja na komórce nie traduję, tak, żeby było jasne. Niestety do tego nigdy nie dorosłem. Także patrzenie trigger po prostu muszę widzieć więcej, multiinterwałowo. Czy można zobaczyć całość wolumenu, jaki jest na przykład na S&P 500 czy euro dolar? Czy każdy broker pokazuje tylko wolumen na swojej platformie? Na GPW to było proste. Tak, znaczy z punktu widzenia wolumenu, na przykład na S&P 500, no to podchodzimy do tego jako przez odnośnik do kontraktów notowanych na giełdzie. Tak jak mamy S&P 500 czy euro dolara, mamy kontrakt na CME notowany, no i tam mamy wolumen. Teraz ten wolumen nie obejmuje oczywiście całego rynku. Jak sobie patrzymy, ten wolumen na dolarze, patrząc przez wszystkie domy forexowe i tak dalej, jest znacznie większy niż jest na eurodolarze. Ale teraz jak znowuż pomyślimy kategoriami dużych graczy, to musimy sobie tak, po pierwsze, jeżeli ktoś otwiera duże pozycje takiego brokera forexowego, a jest dobrym graczem w jakimś kierunku, to ten broker, jeżeli chce zabezpieczyć ryzyko, to otworzy te pozycje przeciwne albo u swojego dostawcy płynności, albo na przykład właśnie na rynku giełdowym, czyli na kontrakty na CME otworzy pozycje zabezpieczające. Tutaj trzeba zdać sprawę, tak, usłyszeć od wielu magików rynku, że no, oni wymiatają na rynku forexowym, a tak naprawdę fundusz ma bardzo ścisłe warunki odnośnie bezpieczeństwa, tak? Bezpieczeństwa, czyli tam są księgowane przez depozyt pozycje. To nie jest tak, że można sobie gdzieś tam właśnie na MT4 otwierać pozycje, tylko to muszą być na rynku regulowanym, bo to są obwarowania. No jak jak fundusz zbiera pieniądze z rynku od ludzi, to musi być gwarant bezpieczeństwa tego zachowania. W związku z tym mam uprawnienia tylko do handlu na rynkach regulowanych i na giełdzie. W związku z tym ten handel duży przenosi się tam i on jest tam widoczny i oddaje pewną perspektywę zachowań. Dlatego mimo, że to jest część rynku, to daje odpowiedni jakby wystarcza do czytania dla mnie tego, co się dzieje na rynkach. Dobrze, jeszcze jakieś pytania mamy? Nie ma już pytań? No dobra. Dobra. No tak, trochę już długo, myślę, że dużo osób jest zmęczonych, ja również. Także dziękuję Państwu za
za wspólnie spędzone te 4 webinary. Dziękuję Tikmilowi za udostępnienie możliwości spotkania z Państwem i przekazania pewnych informacji. Na koniec tylko jeszcze wrzucę, ale to już nie będę w nie wchodził, do przeczytania kilka rad dla daytradera. Takich. Zostawię je po kolei, odtwarzając będzie można sobie jeszcze je spokojnie przeczytać. I na końcu pamiętaj, to ty jesteś jedyną osobą, która może ciebie ochronić na rynku. Żaden nauczyciel, żaden broker nie ochroni cię przed nim i przed sobą samym, przed rynkiem i przed sobą samym. Także dziękuję wszystkim. Myślę, że właśnie bardzo tak, Mirosław, tutaj czasami jedno zdanie, które zapadnie w pamięci, jest warte siedzenie. Tak, znaczy wiele, tak, takie wyrwane czasami z kontekstu. Też jedną rzecz, jak studiujecie, słuchacie takich ludzi jak ja, czy z jakimś doświadczeniem, to musicie sobie uświadomić jedną rzecz, że każdy z was jest na innym etapie mierzenia się z rynkiem. I teraz ja to powiem na przykładzie książki Gilmura, którą czytałem na pewno więcej niż 10 razy. I mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że czytając ją 10 raz znajdowałem nowe rzeczy, które mnie zaskakiwały. I mówię, kurde, ja tutaj się w głowie zastanawiam, a on to przecież napisał wprost. Po prostu w momencie, kiedy ja poprzedni raz nie czytałem, to nie był mój gwóźdź, to nie było rzecz, która była mi potrzebna, gdzieś tam byłem na innym etapie. I to samo jest, ja widzę po swoich uczniach, tak, po osobach, które przychodzą do mnie na szkolenia, że nawet jak je odtwarzają, patrzą, to samo mówią, tak, wracają do pewnych rzeczy, wracają do filmów, bo filmy tam jest dużo, tej wiedzy jest bardzo dużo tej wiedzy i gdzieś tam znajdują, za każdym razem, na pewnym etapie nie są potrzebne im pewne zdanie, pewne zdanie nic nie mówi, nie dotyczy problemu, nad którym oni w tej chwili siedzą, pracują w jakiś sposób. Potem to umyka, a potem okazuje się, że jest potrzebne i potem słuchając to kolejny raz, wracają do tego, o kurde, no przecież rzeczywiście jest to tutaj. No i tak wygląda edukacja tutaj. Pewne rzeczy naprawdę, no nie da się wszystkiego jakby powiedzieć i nauczyć od razu, tak, pokazać. Bardzo ważne jest takie patrzenie, tak jak my na warsztatach patrzymy, na warsztatach i na takich konsultacjach, jak z niektórymi pracuję jeden na jeden, to też jest istota czasu, w którym jesteśmy. Jak sobie popatrzymy na przykład teraz, tak, popatrzymy na pewne zachowania rynku, popatrzymy sobie chociażby na wykres dzienny, ten, który mamy teraz na S&P 500, piękne wzrosty, i popatrzymy sobie na te malujące wolumeny, to musimy zrozumieć pewien aspekt czasu, w którym jesteśmy, że tutaj było wygasanie serii kontraktów. I teraz to, że kontrakty wygasły, jak mówiłem na poprzednich spotkaniach, że tu się pojawił duży, bardzo duży wolumen o tym. Duży wolumen stopujący, zostały wyłożone pieniądze na zatrzymanie tego spadku i te pieniądze no gdzieś chcą zamknąć te swoje pozycje, bo tu się pojawił ultra wysoki wolumen w tym miejscu. Tu jest akurat TIG wolumen pokazuje coś innego, ten wolumen w tym miejscu jest mniejszy niż tutaj. No w każdym razie to jest ważny bo ostatnia seria, jak popatrzymy sobie na serię, że w tej chwili weszła do gry seria czerwcowa, to pamiętajmy o tym, że w piątek ostatni było wygasanie serii marcowej, a rolowanie kontraktów, czyli przechodzenie wolumenu z serii marcowej zaczęło się mniej więcej tydzień temu, w piątek, właściwie w czwartek, ale tak w piątek, w poniedziałek do przechodzenie wolumenu, czyli ten wolumen na ostatnich kontraktach, na nowej serii, w zasadzie jest gdzieś od tych poziomów, to trzeba sobie dokładnie popatrzeć, no, mniej więcej od tych poziomów tu się pojawiły dopiero wolumeny na bieżącej serii, a ta seria, na której były te wolumeny, funkcjonująca przez ostatnie 3 miesiące, no po prostu wygasła w tej chwili, tak? Są takie elementy, które no pokazują, że nie można wykresu w sposób sztampowy czytać, że okej, to i to jest tak i tak, to zależy od czasu, zależy od tego, czy będzie Fed za chwilę, zależy, czy będą payrolls, rynek grał pewne rzeczy, czy jest wygasanie opcji miesięcznych czy kwartalnych, bo rynek to rozgrywa w jakiś sposób. Pamiętajcie o tych różnych uczestnikach rynku, którzy dbają o swoje interesy, mają swoje cele. Ja też mówię takie zdanie, to też powinno wam, bo to jest takie pewne przełożenie tych istnienia uczestników o różnych celach swoich. Każdy interwał ma swojego sponsora.
To jest też dobre, tak? Bo to uświadamia to, że goście, którzy grają z wykresu dziennego, tygodniowego, patrzą, oni nie zajrzą wam. Czyli potem się nie dziwcie, że ci goście nie będą respektowali setupów z 5 minut czy z 15 minut, bo oni tam w ogóle ten wykres nie zajrzą. A błędem z kolei z waszej strony jest niezwracanie uwagi na to, co robią ci goście, którzy patrzą na wykres dzienny i tygodniowy, a granie na 5 minutówkach. Wydaje wam się, że to was nie dotyczy. Pamiętajcie, że tam to są goście, którzy, ja ich nazywam słonie w składzie porcelany. Przykład. Ja takim moim barem referencyjnym na minutówkach zawsze był tak średnio, licząc, bo to w różnym okresie różnie bywa, ale 10 tysięcy kontraktów na barze jednominutowym często zawracało rynek. No i nagle przychodzi sesja, bo przyszły słonie i widzę, dziesiątka jest, zawracamy, a tu nagle przychodzi następny bar 15, 20 w drugą stronę i łamiemy, tak? Mówię, kurde, co jest? No właśnie, są słonie, oni się nie oglądają na kreatury czy na market makerów, którzy są w tym momencie na rynku, tylko robią swoje, tak? Bo sobie przypomnieli, że wykres dzienny wygląda źle, na przykład, tak? Także to trzeba też zrozumieć i gdzieś tam to sobie zakodować, że to jest ważne, tak? Multiinterwałowość jest bardzo ważna. A pamiętajmy o tym, że rynek nie ma interwału, tak? Jak patrzymy sobie też dlaczego. Dlaczego patrzy się na wykres 5-minutowy, a nie 3-minutowy, 7-minutowy, 11-minutowy, tylko ma po 4H, a nie 2H, no i tak dalej. Rynek nie ma interwału. Interwał ważny jest interwał dzienny, dlatego że wyceny funduszy są według zamknięcia dnia. Także zamknięcie zupełnie inną wagę ma zamknięcie dnia niż zamknięcie godziny. Zamknięcie godziny to jest kwestia pogadania z wami, tak? Pokazania wam czegoś. A zamknięcie dnia już ma swoje znaczenie, bo według zamknięcia dnia są wyceniane fundusze. Fundusze dbają o zamknięcie, muszą dbać o to po prostu, o swoich klientów i o to, żeby klienci przychodzili do funduszu. Dobra. Jeszcze raz dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że za dzisiejsze i za całą serię spotkań. Żegnam się z Państwa. Będę na Kawsach, także też w sobotę mam wykład z Grzegorzem Moskwą. Popatrzymy na bieżącą sytuację na wykresach, na wybranych wykresach. Takich 6 głównych rynków, nie wiem, czy wszystkie zdążymy pod względem, czyli oczami Hossody i oczami Wyckoffa, co widać na tych wykresach. Także wykład o 19 na Kawsach mamy. No i po południu w sobotę gdzieś tam będę prawdopodobnie się pojawiał. Także jak ktoś chce zadać pytanie, pogadać, serdecznie, serdecznie zapraszam. Do zobaczenia i do usłyszenia na następnych webinarach. Dziękuję bardzo.